Siema, tutaj Bartek, port swigger, wykorzystanie XXE do przeprowadzenia ataków SSRF. Powiem szczerze, ostatnio się nauczyłem, że w sumie każdy atak XXE powinien być w sumie SSRF-em, no chyba, że żyjemy w roku 2010. Wtedy nie, ale generalnie ogólnie XXE w pewnym sensie zawsze będzie SSRF-em, tak powiem szczerze. Ale cóż, co my tu mamy? Bla, 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 check stock. View detail, check stock i dostajemy tutaj jeszcze go XML-a kochanego, cyk. No i dobra, i co naszym zadaniem jest? Naszym zadaniem jest na serwerze laboratoryjnym symulowany endpoint metadanych EC2 pod domyślnym adresem URL, czyli to jest domyślny adres EC2. Jak chcecie na instancji EC2 zrobić tutaj kernela, dostaniecie parę informacji, tam jeszcze parę tych ścieżek jest więcej. Ten endpoint służy do pobierania danych o wystąpieniu, z których niektóre mogą być poufne. To racja, nawet bym powiedział, że bardzo wiele z nich jest poufnych, jak nie wszystkie. Żeby to rozwiązać, korzystaj lukę SSRF w tym XXE, który uzyskuje tajny klucz dostępu IAM server z endpointu metadanych EC2. No to co? Widzimy, że jest to ten taki podstawowy XXE. Ten uczeń, no to napierdzielamy to, tak, doctype, co tu się dzieje, ok, no to zróbmy sobie, gdzie ty jesteś, tutaj, to i podmieńmy to na http, no i to XXE wyrzućmy sobie gdzieś w tym miejscu. To się robiło. Wejdzie już? Jak to się robiło? To się robiło chyba tak. Nie tak? A. Podstawowe lapki się wywala. Może to musi być jedno dalej? Może tutaj? XML parser does exist. XXE. Dobra, tu mamy dokładnie to, co tam modelnie wymagają, także skopiujmy sobie to. Powiem szczerze, nie widzę absolutnie żadnej różnicy. No to normalne, że mi się EC2 nie otworzy, powiem szczerze. Zaraz, zaraz, to już działa. To latest to jest... Okej. Okay. Tak? To jest katalog, który możemy tu dostać. No, dobra, to działa. A. Security credentials. Admin. Mamy dostać? A, to już. Okej. Dzięki za uwagę. Na razie.